Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam na kolejne dekorady. Mili Państwo, na wstępie prezentuję wianek, który obiecałam, że zrobię. Co prawda obiecałam, że go wykonam tutaj razem z Wami, ale po chwili refleksji, wziąwszy pod uwagę, jaki ten wianek jest duży, stwierdziłam, że jest to bez sensu, dlatego że ja znowu będę gadała, gadała, gadała. Później proces wykonania takiej dekoracji muszę przyspieszyć w znacznym stopniu, dlatego że jest to naprawdę proces taki żmudny. Ja nie mówię, że on jest jakiś mega męczący. Mnie to sprawia osobiście przyjemność praca nad taką dekoracją, ale jest to proces rzeczywiście żmudny, ponieważ jeżeli chcemy fajnie, ładnie dobrać wszystkie dodatki, no to wtedy dopasowujemy sobie każdy detalik, każdy szczególik, przekładamy, kombinujemy, czy tutaj lepiej będzie taki kwiatuszek, czy tutaj lepiej będzie wyglądał. W związku z tym, no to jest wszystko, na co musielibyście patrzeć w dużym przyspieszeniu, bo inaczej ten film trwałby długo, dlatego że ten wianek, tak konkretnie tutaj precyzyjnie mogę powiedzieć, że robiłam około 3 godzin, aczkolwiek da się go wykonać, taki wianek, jak oczywiście znacznie szybciej, natomiast przy moim tempie takiego zastanawiania się, dopasowywania, starania się, żeby to wszystko było idealnie. Oczywiście, że nie jest idealnie, ale takiego starania się, żeby było, no to właśnie to tyle trwa. Oprócz tego ja sobie jeszcze puszczam muzyczkę. To mi zdecydowanie bardziej pomaga tutaj skoncentrować się, kiedy muzyka mi leci. Więc jak widzicie czasami na filmach, że ja tam coś macie proces, oglądacie proces wykonania jakiejś dekoracji, a ja sobie ruszam ustami, ja z nikim nie rozmawiam, tutaj nikogo wtedy nie ma. Ja po prostu sobie śpiewam. Nie powinnam śpiewać publicznie w związku z tym, dlatego też to się nie dzieje publicznie, natomiast na własne potrzeby tak. To mi zdecydowanie ułatwia pracę. Więc postanowiłam tego wianka nie prezentować, procesu jego wykonania, ale dzisiaj jakby w zamian za to, mam nadzieję, że to zrekompensuję Państwu, chociaż troszeczkę wykonam bardzo podobny, będę się starała wykonać serduszko na takiej samej dokładnie zasadzie. Kolorystykę też zastosujemy taką samą, więc nic jakby nie umknie osobom zainteresowanym. Natomiast to, co mogę powiedzieć o tym wianku. Popatrzcie Państwo, z tej odległości, jak Wy widzicie, no to już widzicie to troszeczkę podniesione, uniesione. To jest robione według takiej zasady, jak wykonywałam wianki w kolorze kobaltowym i kobalt z seledynem. I to jest, dla mnie osobiście jest to, widzicie, tak nawet jeżeli mamy kilka takich technicznych uwag. Nawet jeżeli mamy płytę nisko, to i tak znacznie lepiej widzimy, jeżeli ładniej się po prostu prezentuje kompozycja, czy to na ringu, na jakiejś innej takiej bazie płaskiej. Ładniej się prezentuje, jeżeli jest troszeczkę uniesiona. W związku z tym, no oprócz tego oczywiście, że to o czym wspominałam też w poprzednich odcinkach, mamy bardziej stabilną kompozycję i bezpieczną, jeżeli tutaj zastosujemy jako takie uniesienie, czyli taki, powiedzmy, można by to było nazwać taki wspornik, coś takiego, zastosujemy właśnie coś, jakąś osłonkę, doniczkę, coś takiego, co się nam wpasuje w całą dekorację, natomiast to będzie obciążone cementem, dlatego że musimy mieć świadomość tego i ja wiem, że jeżeli ktoś oglądał poprzednie odcinki wianki w kolorze granatowym, przepraszam, no to moi drodzy, to będzie to wszystko słyszał teraz po raz drugi, ale na pewno są też Państwo, którzy są po raz pierwszy tutaj i no i dlatego powtarzam to i po prostu pewne rzeczy będę powtarzała, brzydko mówiąc, do upierdliwości. Tutaj takie podniesienie zastosowałam, tak jak już wspomniałam, nie tylko ze względów estetycznych, ale też praktycznych, ponieważ wianki musimy brać pod uwagę fakt, że zazwyczaj ten jest bardzo duży. On jest też wykonany z takiej grubej wikliny, posplatany sam w sobie już jest ciężki, ale bardzo często mamy do czynienia z wiankami naprawdę lekkimi. Kwiaty sztuczne również nie obciążają tego w żadnym stopniu praktycznie. W związku z tym te kompozycje są w ogóle niestabilne. I tak jak już wspominałam też to wcześniej, beznamiętnie jakby kupujemy, dlatego też kupujemy, ponieważ mamy zaufanie do osób, które to wykonują, czyli zastanawiamy się nad tym, czy to powinno być obciążone, czy nie. No nie, kupujemy, dlatego że jeżeli widzimy, że załóżmy, czy kwieciarnia, czy jakaś gdzieś, powiedzmy, w jakimś sklepie, na jakimś bazarze, widzicie na przykład wianek dekoracyjny, już wykonany jako gotową formę dekoracji nagrobka, to nie zastanawiamy się nad tym jako laicy, bo jesteśmy laikami w momencie, kiedy kupujemy. Jeżeli nie jesteśmy laikami, to wykonujemy sobie sami. I idziemy, kupujemy z zaufaniem, że to będzie odpowiednia dekoracja. Natomiast weźcie pod uwagę, moi drodzy, że taki wianek położony na nagrobku to jest po prostu prosta sprawa do tego, żeby każdy podmuch wiatru go zdmuchnął. Jest opcja oczywiście obciążenia, takiego, powiedzmy, no obciążenia, no takiej
takiej powiedzmy alternatywna opcja, możemy sobie w środek wianka, który zakupicie, na przykład wstawić znicz. I to zabezpieczy nam troszeczkę ten wianek przed tym, żeby go nie zdmuchnął pierwszy powiew wiatru. Natomiast jeżeli chcemy, żeby się on ładnie zaprezentował, bo jest ładnie wykonany, na przykład w takim wianku, no to jest oczywiście moje nieskromne zdanie, natomiast no ponieważ to jest moja praca, ja pokazuję Wam prace, które mnie się podobają, więc mimo tego, że nie jest to totalnie moja kolorystyka, jak już wiecie na 100% osoby, które są dłużej na tym kanale, pomarańcz to jest w ogóle kolor, od którego ja stronię i to bardzo intensywnie stronię. To ta forma tej dekoracji mi się podoba. Wydaje mi się, że się bardzo mocno będzie rzucała w oczy poprzez dominujący ten kolor pomarańczowy. Wydaje mi się, że jest to taka, powiedzmy, takie wydanie dość eleganckie i mam nadzieję, że udało mi się uzyskać taki efekt, powiedzmy, może nie tak jakoś mega spektakularny, ale jednak jako dekoracja, która stanie na nagrobku, na pewno nie pozostanie niezauważony. I teraz ja, wykonując taką dekorację, mam właśnie na uwadze stronę praktyczną tej dekoracji, więc patrzę na to, żeby on był obciążony i żeby był właśnie, zaprezentował się fajnie po górze. Teraz jeszcze kilka słów, ponieważ ten wianek jest jedną z inspiracji dla Państwa w dniu dzisiejszym, więc dlatego tak szybciutko jeszcze omówię. Zastosowałam kwiaty większe, mniejsze, tak jak widzicie, w pierwszym założeniu i dlatego nad takimi dekoracjami, jak wykonujemy sobie gdzieś je tam w cichości naszej, no to wtedy się zastanawiamy, koncentrujemy, skupiamy. Pierwsze moje założenie było takie, że idziemy, idę. Od środka w dwie strony, oczywiście tradycyjnie, niesymetrycznie, w dwie strony, od intensywnego pomarańczu aż po brąz czekoladowy, tak jak te róże na przykład. Natomiast mam tutaj dodatki suszone, również takie susze egzotyczne, natomiast efekt był niefajny. Pomarańcze się zaczęły ze sobą zlewać. Brąz, potem chciałam delikatnie przejść w brąz, ale róże, które mam takie jako łączące, no kiepsko się to prezentowało, wiecie, dlatego że następowały takie, nie było to takie ładne przejście, takie ombre, tylko, czyli takie cieniowane dla ewentualnie osób, które nie wiedzą, tylko to było przejście takie dosyć intensywne. W związku z tym zaczęłam kombinować i zaczęłam to wypełniać, tak jak widzicie, na przykład ta róża, o tutaj ją nawet mam, ona wylądowała tutaj na samym końcu, dlatego że już po wykonaniu tej dekoracji uznałam, że brakuje mi łącznika. Łącznika pomiędzy tym pomarańczem, a tym brązem. Bo mimo wszystko, że się starałam wplatać, przeplatać to tutaj, tak jak widzicie, kombinować, wprowadzać różyczki pomarańczowe na całej długości, tutaj wprowadzać właśnie te brązy w postaci tych suszów, no to mimo wszystko czegoś zabrakło i jak się okazało, przycięłam, poprzykładałam i według mnie efekt dość fajny, znaczy dla mnie efekt zadowalający, zaspokajający moje zapotrzebowanie estetyczne. I teraz, mili Państwo, jeszcze dokończę tylko o tej róży i w rezultacie dla mnie osobiście ta róża, muszę tutaj powiedzieć, dopełniła wszystkiego, mimo tego, że ja jej w ogóle absolutnie nie brałam pod uwagę jako tutaj wkomponowanie w tą dekorację. Także to jest taki... To jest taka sugestia, taka podpowiedź. Państwu powinno być i mam nadzieję będzie o tyle łatwiej, że Wy oglądając takie inspiracje w internecie już gotowe, nie będziecie na przykład, nie wiem, chcąc zakupić kwiaty, nie będziecie się zastanawiali, czy macie zakupić, czy nie. Tylko jeżeli chcecie odtworzyć sobie, zainspirować się, to już mniej więcej wiecie, co macie kupić. Mniej więcej jesteście w stanie zobaczyć, w jakich ilościach, bo ja po wykonaniu nawet tej dekoracji nie jestem w stanie tak szczerze powiedzieć, ile jakich kwiatów tu zastosowałam, bo... To jest naprawdę totalnie nawet dla Państwa zbędna informacja, ponieważ prawda jest taka, że taką bardzo podobną formę niewątpliwie można by było ułożyć, wkładając jeszcze o wiele więcej kwiatów, jak również mniej. To wszystko zależy od tego, w którym miejscu położymy kwiatek. Pół centymetra przesunięcia w tą czy w tą stronę już tu spowoduje dziurę, którą trzeba wypełnić, albo na przykład wypełni, jeżeli troszkę to przeinstalujemy. Wiecie, to jest naprawdę tak ruchoma sprawa, że tak powiem, że tutaj recepty na to absolutnie nie ma. To zresztą Państwo najlepiej wiedzą. Same susze. Susze egzotyczne kupujemy i one są mniej więcej, wiemy jakie są kształty, ale jest tylko mniej więcej, dlatego że jedna gałązka się wygina w tą stronę, druga się też wygina w tą, ale już na przykład bardziej w lewo, druga w prawo i dostosowujemy się do tego, co mamy, co posiadamy i w ten sposób wykonujemy sobie dekoracje z zastosowaniem elementów, które posiadamy, czyli my bardziej się dostosowujemy do elementów niż one do nas.
ale to, co możemy z nich, że tak powiem, wycisnąć jak cytrynę, to robimy, czyli tutaj powtórzę się po raz wtóry. Wyginamy, przeginamy, modelujemy sobie gałązkami kwiatów sztucznych, dlatego że one nam dają taką możliwość, będąc na drucikach i będąc właśnie kwiatami sztucznymi. I to jest ta wyższość kwiatów sztucznych nad żywymi, chyba jedyna, być może jeszcze trwałość. Trwałość jeszcze to jest zdecydowanie wyższość, natomiast tutaj co do plusów, minusów, nie chciałabym się w taką tutaj jakby rozprawkę wydawać na ten temat. Ta osłonka, którą tutaj ja zastosowałam zatopionym cementem, zabudowałam ją również, tak jak widzicie, zasłoniłam, ponieważ wianek jest przymocowany, kompozycja jest przymocowana do tej osłonki. W związku z tym zasłoniłam też formą dekoracji i tutaj na górze też automatycznie nie mogłam pozwolić sobie na to, że zabuduję tylko wianek w takiej formie, żeby on na całej, jakby na całym obwodzie był jednakowej tutaj szerokości, rozumiecie, obudowany, tylko po prostu tutaj musiałam to powiększyć, tą górę, ten punkt centralny jakby, w związku z tym, żeby tam to ładnie się prezentowało wszystko jako taka forma, cały kształt kompozycji tutaj tak jakby powstał. Natomiast żeby nie było takiego odcięcia, że mamy wianek, a nagle tam coś nie wiadomo co. W związku z tym taka jest moja propozycja, mili Państwo, dla Was, jako jedna z inspiracji. Wydaje mi się, że do takiej kompozycji już naprawdę na nagrobek nic więcej nie trzeba, ale to jest oczywiście również rzecz gustu, tak jak w każdym innym przypadku. Tyle mam chyba do powiedzenia na temat tego wianka. Jest on wykonany jeszcze, może to bardzo ważne, na podstawie takiej bardzo solidnej. I to jest jedna z lepszych podstaw, które ja osobiście sobie chwalę. Te podstawy, jeżeli chodzi o wianki plecione, w ogóle nie są tanie. W ogóle w tej chwili wianki wiklinowe są tak drogie, że szczerze powiedziawszy, trudno, ja się nie spodziewałam nigdy, że można było rzec, zwykłe wiklinowe wianki będą drogie. Ale mimo wszystko uważam, że bardziej warto zakupić wianek taki, czyli wiklina, mocna, taka twarda, pleciona, widać, taka masywna, solidna, ona się nam nie rozpadnie, niż na przykład bardzo drogie swoją drogą wianki, które się przepięknie prezentują do dekoracji na przykład rustykalnych. Ja na jednym z tych wianków wykonywałam właśnie kompozycję, na jednym z tych ringów, kompozycję w kolorze granat z kobaltem, przepraszam, kobalt z seledynowymi różyczkami. I to jest właśnie wykonana kompozycja na wianku, który był wykonany z pnączy. Spektakularnie się prezentuje, to co prawda, natomiast powiedzmy, jeżeli chcemy sobie wykonać gdzieś tam taką dekorację i dłużej przetrzymać, jeżeli ją chcemy na przykład potem jakoś odświeżyć, przerabiać, to te pnącza nie są na tyle praktyczne, to znaczy one są, pięknie się prezentuje to, ale to jest zbyt drogie w stosunku do jakości. Taka jest moja opinia, dlatego że w tej chwili jak pracuję właśnie przy tych kompozycjach, to zauważyłam, jak one się zachowują po przeleżeniu u mnie, powiedzmy, jakieś około półtora roku, jak one się zachowują, a jak się zachowuje ta wiklina. Wiklina po prostu się nie zmieniła, nic a nic, natomiast tamte zaczynają się po półtora roku takiego leżenia, zaczynają się po prostu troszeczkę kruszyć, więc miejcie to na uwadze, inwestując sobie w tego typu dekoracje. Wianek odkładam na bok. Natomiast na warsztat, że tak powiem, biorę serduszko. Serduszko i dlatego powiedziałam właśnie, że mam nadzieję, że zrekompensuję to Państwu brak tamtego procesu wykonania tamtego wianka. Tamten był tak duży, że aż tutaj mi troszeczkę takie echo jakby zagłuszył, a teraz większe słyszę, więc naprawdę jest duży. Mili Państwo, wianek. W sumie rodzaj wianka, tylko ukształtowanego w formie serca, w kształcie serca. Zapleciony z takiej samej właśnie wikliny, jest to kupiona podstawa, oczywiście taka sama twarda, gruba, brązowa wiklina. I z tego będę wykonywała dzisiaj dekorację bardzo podobną wizualnie do wianka, który przed chwilą widzieliście, czyli również w takiej kolorystyce. Jakie kwiaty mam przygotowane, to już zaraz pokażę i może tak. Najpierw sobie zakładałam, że ten film będzie taki 100% mówiony, ale chyba jednak nie będzie, dlatego że mam do powiedzenia kilka słów na temat jeszcze kwiatów. Mam do powiedzenia kilka słów na temat mocowania, w związku z tym
nagadam się tutaj, jeżeli o tą kwestię chodzi. A proces wykonania już pozostawcie Państwo mnie, w sensie samodzielnie to wykonam, po prostu Wy będziecie oczywiście widzieli na przyspieszeniu, nie miejcie żalu o to, ale po prostu tak będzie dla Państwa łatwiej, dlatego że tak to byście siedzieli dosyć długo, z półtorej godziny na cały film albo dłużej nawet. Natomiast jeżeli oczywiście komuś nie zaspokaja Was na przykład to, że ja przyspieszam te filmy, jak wykonuję, no to bardzo proszę sobie po prostu zwolnijcie troszeczkę, bo tam jakość wtedy będzie na pewno nieco inna, ale jednak to troszkę Państwu może pokazać bardziej takie szczegóły. O, może tak, nie chciałam za bardzo zamotać, chciałam tak naświetlić sprawę jedynie, natomiast myślę, że Państwo, którzy tu są, wszystko wiedzą. Jeszcze informacyjnie dla Państwa nowych, chciałoby się powiedzieć, że za oknem piękna polska złota jesień, ale u mnie niestety za oknem samochody, po prawej mojej stronie klimatyzacja, także mogą jakieś szumy tutaj być i będziecie je niestety słyszeli. Mili Państwo, ja ten wianek tak, po pierwsze kolorystyka. Kolorystyka taka sama jak w tamtym wianku, ja cały czas operuję wianek, to serce. Kolorystyka taka sama jak w tamtym wianku i teraz ja pokażę, jakie kwiaty ja będę wykorzystywała, dobrze? Więc tak, dosyć mocny pomarańcz, dość intensywny. Stosunek do pomarańczu to już wyraziłam dzisiaj, ale z każdego koloru, wiecie, da się wycisnąć, da się z każdego koloru wydobyć ten jego urok, tak myślę. I teraz tak, wiadomo, że jest nam bardziej po drodze z kolorami, które my lubimy i z tego nam się łatwiej wykonuje, na tym nam się łatwiej pracuje, mnie się najłatwiej pracuje na kolorze śmietankowym, naturalna biel, czyli taka łamana biel, ekry z zielenią, z brązem. To są moje kolory, zdecydowanie najlepiej mi się na nich pracuje. To są kolory, to jest kolor, to i to. To są kolory, których ja najbardziej nie lubię, czyli pomarańcz i rudy. Taką anegdotę teraz chcę powiedzieć, pozwolę sobie w końcu, że tak powiem, mój kanał, więc 2-3 minuty tutaj jakby dacie radę. Ja, mili Państwo, takiego koloru po prostu wręcz nigdy nie lubiłam, nie znosiłam, co nie znaczy, że mi się w kompozycjach nie podoba. Są osoby, które do typu urody mają dopasowane na przykład tą kolorystykę, taki kolor włosów mają i jest im w tym super, wyglądają pięknie, noszą taką odzież. Natomiast chcę Wam powiedzieć w formie anegdoty, właśnie dzisiaj mówiłam do męża, że żałuję, że po prostu wyrzuciłam to coś, dlatego że zostałoby to na pamiątkę dla potomnych. Ja chyba już kiedyś wspominam tutaj o tym na tym kanale, nie wiem, ale w każdym razie pierwszy z prezentów, jednym z kilku, który dostałam wtedy od męża, na naszą pierwszą wspólną gwiazdkę, czyli po świętach, po Wigilii, to, moi drodzy, mój małżonek, jeszcze wtedy chłopak, zakupił mi pół golf. To panie bardziej dojrzałe, czyli takie w moim wieku, będą wiedziały, co to są półgolfy, bo teraz chyba tego nie ma, to jest taki golf bez odwijania, tylko po prostu tak się jakoś tutaj podcina szyję, także ewidentnie skraca szyję. Półgolf dostałam, który był w dodatku 100% elastyczny, do tego jeszcze był w prążek. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, wizualizuje, to może sobie go zwizualizować. I on był właśnie w kolorze, jakby to dokładnie tak naświetlić. No, nie był do końca taki, ale też nie był taki. Wpadał coś pomiędzy to i to, żeby nie skłamać. Jakbym przemieszała te trzy kolory, to by mi powstała taki rudy brąz. I to właśnie był pierwszy prezent od mojego męża, który do końca życia zapamiętam. A dlaczego go zapamiętam? Zapamiętałam go po prostu dlatego, że był tak hardkorowy i tak bardzo mi się nie podobał. To oczywiście po latach powiedziałam, że mi się nie podoba, ale jednak wyraziłam opinię. Dobrze, od prezentów do dekoracji. I tak, teraz mili Państwo, taki pomarańczowy, intensywny kolor, żeby troszeczkę przyciszyć, wygłuszyć go tutaj. Ja mam nadzieję, swoją drogą, przepraszam, że takie gdzieś tam dygresje, które wtrącam, czy jakieś takie anegdotki, to jakby nie zniechęcają Was tutaj do tego faktu, że wykonujemy dekoracje na cmentarz, ale my je teraz wykonujemy bardzo często na tym kanale. W związku z tym staram się, żeby nam się je wykonywało tak miło i po prostu tak w takiej przyjemnej atmosferze, dobrze? Taki kolor możemy wyciszyć, tak jak każdy. Niektóre kolory możemy zintensyfikować
dodając, podbijając je, że tak powiem, innym kolorem. To się tak mówi, podbijać. Ale chodzi o to po prostu, że jeżeli mamy jakiś kolor i chcemy go wyeksponować, to stosujemy kontrastowy kolor, żeby go właśnie wybić, czyli żeby on był bardziej widoczny. Natomiast jeżeli chodzi o takie intensywne kolory, możemy tą kolorystykę zdecydowanie wyciszyć, czyli zrobić z takiego agresywnego pomarańczu, który nijak ma się do elegancji, właśnie kolor taki elegancki poprzez zastosowanie takiej tonacji jak na przykład. I tutaj też będę szła po kolei, dlatego że tutaj nie będę jakby chciała innej kolorystyki. Chcę zachować taką jak tam. Czyli ten pomarańcz tutaj automatycznie kolejnym kolorem, który zastosuję, idąc jakby coraz ciemniej i coraz delikatniej, jest właśnie ten kolor rudy. Swoją drogą przepiękna. To jest sprzedawane teraz jako chryzantema. Normalnie to jest jako czosnek sprzedawane. Same główki mam tutaj, bo do wianków nam nie są potrzebne kwiaty na łodyżkach, zbędny wydatek. Natomiast to jest właśnie taki następny będzie kolor. Do tego dalej stosując, idąc dalej, mam taką piękną melanżowaną różę. Przepiękny melanż, dlatego że on jest od pomarańczu takiego bardzo zgaszonego, aż po takie końcóweczki, tak jakby przypalane brązem już, więc ta tonacja, tutaj zobaczcie, już na pewno widzicie, jak ona się nam już wycisza sukcesywnie. Jeżeli już na przykład z drugiej strony bym ułożyła te same kwiaty, załóżmy, bo tak najłatwiej pokazując, tak najbardziej prosto, w prosty sposób, to zobaczcie, ta tonacja się nam już wycisza. I tutaj, jeżeli na przykład dołożymy sobie jeszcze taką czekoladkę, no to wtedy już mamy naprawdę takie, robi nam się, zaczyna nam się robić po prostu tak elegancko. Pomiędzy to w tym momencie, jeżeli powplatam jakieś tam ewentualnie elementy, załóżmy zielone. Teraz wybaczcie, że ja tłumaczę jak laikom, bo wiem, że większość osób na tym kanale nie jest laikami, ale są też Państwo, którzy chcą to usłyszeć. Jeżeli dodamy zieleni, to zdecydowanie zaciekawimy. Wprowadzamy kolor, że tak powiem, taki przecinający, przełamujący tą całą tonację, tak? Natomiast w momencie, kiedy na przykład zastosujemy jeszcze jakieś susze, gdzie niegdzie, to wszystko zaczyna nabierać innego charakteru. I mili Państwo, ja nie chcę, żeby mi ktoś zarzucił, że ja się tutaj mądrzę. Nie mądrzę się, ja Wam po prostu przekazuję moją wiedzę, dlatego że wiecie, że ja jestem totalnie samoukiem. Nie jestem po żadnej szkole, po żadnych kursach florystycznych, takich rzeczach nie. Więc ja Wam przekazuję to, co ja sobie wypracowałam. Takie umiejętności, jakie sobie wypracowałam, taką wiedzę. I zdecydowanie pomaga mi fakt, że jestem plastykiem z wykształcenia, ale i kolory są mi bardzo bliskie. Natomiast mam też takie mocne wyczulenie na kolory. Ja mam w sobie coś takiego, że niemalże niektóre kolory mnie alergizują i przy niektórych kolorach się po prostu zwyczajnie fizycznie i psychicznie lepiej czuję, a przy niektórych nie. Ale pewnie wiele osób tak ma. Natomiast to jest, podkreślam, wiedza, którą ja posiadłam, ja sobie ją wypracowałam i ja tutaj sama Wam przekazuję to, czego się nauczyłam. Natomiast nie chciałabym się porównywać tutaj z żadnymi szkołami florystycznymi, nauczycielami, nikim takim, ponieważ ktoś mi może zarzucić, a ja sobie nie życzę już takiego zarzucania, bo już dosyć dużo miałam takich konfrontacji niezbyt przyjemnych. Mili Państwo, do tego ja dodam jeszcze, wcześniej w tamtym wianku zauważycie, na zdjęciach na końcu, że dodałam taką różyczkę mniejszą, która miała taki intensywny pomarańczowy kolor i również dodałam tą różę gałązkową, właśnie taką, która miała tam po prostu jeszcze to ubogacić, ale tam dodawałam, ponieważ mamy o wiele większą powierzchnię do udekorowania. Natomiast tutaj na tak małej powierzchni, gdzie ja nie chcę zabudowywać całego serca, bo na tyle jest urokliwa ta podstawa, że szkoda by było po prostu ją zwyczajnie zasłaniać w całości. W związku z tym tutaj dlatego te dodatki będą w znacznie jakby mniejszej ilości zastosowane, dlatego też tam nie będę miała miejsca na wtrącenie takiego intensywnego pomarańczu gdzieś jeszcze pomiędzy to, ale niewątpliwie wtrącę ten pomarańcz, ten taki bardzo delikatny. I teraz zobaczcie, w momencie, kiedy ja zamawiałam te kwiaty i przyszła ta pomarańczowa różyczka gałązkowa. Zobaczyłam ją, myślę sobie, o jaki piękny pomarańcz. No bo taki fajny pomarańcz. Natomiast w momencie, kiedy on tutaj konfrontuje ten kolor pomarańczu z tym kolorem pomarańczu, jedno i drugie jest pomarańczem, no to się okazuje nagle, że z tego się nam robi jakiś taki żółty i to w dodatku blady, a to jednak też jest pomarańcz. I teraz co chcę jeszcze pokazać? Jeszcze na przykład możecie dostać takie róże, które są przepiękne, takie jakby gniecione, takie jakby
Ta kolorystyka też jest melanżowana, coś takiego, naprawdę piękna róża, ale tutaj już mi się nie wpasuje, ponieważ nie mam tutaj żadnego innego kwiatka w tej stylistyce, czyli w takim, takie właśnie gniecione płatki stylizowane bardzo mocno na stare, tego nie mam. Tutaj też chcę pokazać Państwu dostępne teraz na rynku, przepiękne swoją drogą i to będę chciała wykorzystać dalie, które są jak papierowe, ale jakość ich po prostu jest przednia. No cudna jest, dlatego że dzięki temu, że są w taki sposób impregnowane, że w dotyku, już miałam kiedyś takie kwiaty, pracowałam na nich zresztą tutaj, w dotyku po prostu urzekają mnie w ogóle te odcienie, ten melanż. To wygląda jak akwarela, czyli taka praca w akwareli, czyli farby wodne, gdzie na przykład do farby zamoczymy coś i nieregularnie nam to uchwyci kolor, gdzie niegdzie są odcienie ciemniejsze, gdzie niegdzie jaśniejsze i to jest taki piękny efekt, ale ten kwiat też niestety nie tutaj. I to dlaczego? Ponieważ mimo tego, że te kwiaty są naprawdę bardzo fajnej jakości, w sensie bardzo fajnej, może to jakoś źle brzmi, bardzo dobrej jakości, na zasadzie one długo przetrwają, one długo wytrzymają, to jednak to jest już inna półka kwiatka. I abstrahując od tego, że jest on niewątpliwie trochę droższy lub niekoniecznie od wszystkich, bo nie od wszystkich tutaj, ale inna półka kwiatka, jeżeli chodzi o stylistykę. Dlatego, że do tego kwiatka już będą potrzebne inne kwiaty, które i inne dodatki, które również będą w takiej samej stylistyce, czyli mocno takie postarzane. Mam teraz takie kwiaty przepiękne, wczoraj przyszły, po prostu zastanawiam się, Jezu, gdzie ich użyć, bo po prostu są przecudne, zakochałam się w nich i nagle mi odstąpiła chęć na robienie czegokolwiek, tylko się sobie chciałam tak usiąść i tak po prostu zrobić jakąś taką piękną dekorację, ale taką w sumie bez jakiegoś celu większego, rozumiecie? Bez specjalnego przeznaczenia. Taką po prostu dla siebie ułożyć i chyba tak sobie zrobię taki jeden popołudnie, takie relaksu i sobie ułożę taką kompozycję bez totalnie żadnego przeznaczenia, na pewno nie okazjonalną i Państwu zaprezentuję wtedy. I co jeszcze chciałabym tutaj dodać? Tutaj taka podpowiedź jeszcze na przykład. Tutaj mam taką różę, zakupiłam również odcień czekoladowy, zamawiałam. I w momencie, kiedy zamawiałam tą różę, ona była nazwana również różą czekoladową, czekoladowy brąz. Jakość świetna, piękny kwiatek, jakość powiedzmy niewiele się różniąca, ale kwiatek bardzo kiepski. Kolorystyka fatalna, komuś się może podobać, mi się nie podoba, więc mili Państwo, ja tutaj też odpowiadam na pytanie, bo już Państwo, nawet niektórzy do mnie SMS-y piszą, wiadomości na Messengera, zapytujecie pod filmami, gdzie ja kupuję kwiatki. Nie wskażę żadnej hurtowni, nie wskażę żadnej, dlatego że no pierwsze jest to biznes, to tutaj nie macie co oszukiwać, na YouTubie się nie prezentuje po prostu rzeczy tak po prostu, żeby je zaprezentować. Także nie uznajcie mnie za materialistkę, no to jest moja praca też w dużej mierze. Natomiast druga sprawa jest taka, że tak, ja kupuję je w bardzo wielu miejscach i naprawdę uwierzcie mi, że w jednym miejscu na przykład kupuję kwiaty i osobiście kupuję, i czyli muszę dotknąć, pomacać, że tak powiem, sprawdzić jakość i przez internet też bardzo dużo. I tak, o ile z jednego miejsca na przykład przyjdzie mi większość kwiatów pięknych, i później nagle jest takie zaskoczenie, halo, ale to jest coś, czego ja nie zamawiałam. Okazuje się, że ja to zamawiałam, ale to jest totalnie nie to, co ja chciałam zakupić i to nie to, co widziałam. Czyli jakość tutaj odpada absolutnie. Więc w zasadzie z każdego miejsca, gdzie kupuję, spotkałam się z zawodem też i mam taki pełen karton kwiatów, na przykład, które mam kupione teraz na ten sezon, teraz właśnie na Wszystkich Świętych, na sezon ten jesienny i ja ich nie wykorzystam na pewno. W związku z tym też choćby nawet z tego względu też nie będę polecała, czyli wiele czynników na to się składa. Jedna taka podpowiedź, bo to sobie właśnie wcześniej tak jakby oglądając te róże rozłożyłam i tak pomyślałam sobie, że tutaj Państwu pokażę, jak można sobie zmniejszyć ilość kwiatów w kompozycji, jeżeli nam to będzie pasowało. Mamy taką różę, taką kupujemy w pąku troszkę nakwitniętym i my ją przyklejamy w ten sposób, stosujemy w ten sposób, natomiast można róże rozłożyć, tak, jest taka metoda też rozkładania kwiatów żywych, czyli żywej róży, ale na żywych niektórzy się na przykład boją ryzykować. Zobaczcie, jeżeli mamy sztywne płatki, to możemy je sobie tak ładnie powywijać i już Państwu pokażę, jaka nam się robi w tym momencie piękna róża, duża, i ta róża automatycznie zajmuje, no ja wiem, że to tutaj tak nie widać tego bardzo, ale ta róża, uwierzcie mi,
jedna zajmuje w tym momencie Wam tyle miejsca, zagospodaruje, o może tak, nie zajmuje, zagospodaruje Wam tyle miejsca, co na przykład trzy takie pąki. Dlatego, że na średnicy, jeżeli takie róże przyklejamy, no to będą ładnie zagospodarowały nam bardzo dużo miejsca, więc jeżeli ktoś na przykład chce wykonać sobie właśnie jakoś zmniejszyć ilość użytych kwiatów, może to przetestować sobie na róży. Jeżeli jakiś płatek nie chce się ładnie trzymać, możemy go tutaj dokleić. I w ten sposób powstaje nam piękna, rozkwitnięta róża. Możemy iść jeszcze dalej, żeby zostawić tylko taki malutki pączek. Proszę bardzo. I jest. I jeszcze jedna taka wyniżająca koszty sztuczka. Hortensja. Hortensję możemy ciąć na takie malutkie kawałeczki, czyli takie po prostu takie malutkie części hortensji, które wmontowujemy sobie pomiędzy inne kwiaty i to nam ożywi, jeżeli nie mamy na przykład jakiejś takiej ekstra różyczki gałązkowej, jak również jeżeli nie macie możliwości zakupić na przykład takiej ładniejszej lub też na przykład chcecie zminimalizować wydatki, do takich drobiazgów można przemycić gorszą jakość, po prostu, zwyczajnie mówiąc wprost, gorszą jakość możemy przemycić sobie do ładnych kwiatów, ponieważ po malutkich rzeczach tej jakości tak bardzo nie widać. I teraz taki zwykły bukiecik, gdzieś tam na przecenie był właśnie, kupiłam specjalnie, żeby zademonstrować, który kosztował kilka złotych i taki bukiecik po prostu sobie rozkładamy na części pierwsze, czyli tniemy sobie te małe różyczki, sobie tutaj przycinamy i te małe różyczki wprowadzamy sobie na przykład zamiast róży gałązkowej i w ten sposób też minimalizujemy wydatki, ponieważ róża gałązkowa, którą ja stosuję, weźcie pod uwagę, że ja płacę za całą gałąź, natomiast odcinam tak naprawdę tylko końcówki, więc po prostu cała reszta idzie niestety do kosza. Ja zachowuję jeszcze listki, bo zawsze gdzieś mi się mogą przydać, ale Wam podpowiadam jakieś takie inne opcje. Dobrze, ponieważ ja już dostaję chrypki, a i tak dosyć długo mówiłam, ale to dlatego, że chciałam dzisiaj przekazać bardzo dużo informacji. Mam nadzieję, że Państwo skorzystacie. To się już zabieram do pracy. I tutaj, mieli Państwo, pierwsze co, no to wianek oczywiście. Wianek musimy sobie przymocować na podstawie. I tutaj będzie kolejna śmieszna rzecz. W ogóle ten dzisiejszy film to będzie jakiś taki, zupełnie zaplanowałam go inaczej. Szybko, krótko, jeżeli Wam przeszkadza, po prostu nie obejrzycie, ale zupełnie jakby mój plan był inny. Do momentu, dopóki się nie skonfrontowałam z niektórymi rzeczami, otóż poprosiłam męża, żeby mi zatopił w osłonce skory, żeby mi zatopił po prostu kawałek gąbki, bo po pierwsze chcę, żeby to zalane było cementem, po drugie chcę mieć gąbkę, do której będę mogła przymocować to oto serduszko, czyli również na uniesieniu. Ta podstawa nie może być duża, bo ona nie może mi zdominować tutaj całego serca, bo ja wtedy nie będzie widać serca, tylko będzie widać samą kompozycję tutaj na nim. Straci kształt. Więc mój małżonek bardzo mocno się przyłożył do tego, ponieważ pomalował mi to elegancko tutaj brązową farbą, bo to nie było brązowe, w związku z tym to jest ekstra. Bardzo skrupulatnie do tego podszedł, ponieważ nawet cement już zastygnięty pomalował również tą samą brązową farbą, ale to już nic, natomiast kształt tej gąbki, naprawdę niedużego jej kawałeczka, to musicie sami przyznać, że to przypomina ciastko czekoladowe z jakimś takim zdobnikiem, prawda? Także mnie to trochę ubawiło, jak zobaczyłam, ale dobrze, niech będzie, na tym też się da pracować. Bardzo przepraszam, wycinam fragmenty, w których po prostu gdzieś tam mój kaszel się odzywa, bo niestety kaszel mam, bo niestety pracuję przy klimatyzacji. Inaczej się nie da. Mili Państwo, i teraz tak, ja to przycięłam tak na dużo krócej i teraz sobie przymierzam. Dla osób, które nie widziały poprzedniego odcinka, że na czym podnosimy, to właśnie na takich podstawkach kombinujemy sobie, bo takich gotowców nie kupicie na pewno. O, tutaj mogę sobie pozwolić na to, żeby to wcisnąć elegancko, bo to jest po prostu duża forma na małej podstawce. I teraz jak ja to przymocowuję? Widzicie, żeby to było jak najmniej widoczne, żeby to nie trzeba było jakoś zatracać kształtu tej podstawy absolutnie na rzecz tutaj podnośnika naszego. No to wtedy ta podstawka powinna być jak najbardziej dopasowana kształtem, żeby nie była widoczna. Zwykłe druty wyrobowe, takie troszeczkę grubsze, to się nazywają wyrobówki. Takich drucików przygotowuję sobie kilka. Zginam je na pół, robię z nich po prostu takie szpilki jakby. Szpilki do włosów paniom wielu nie są obce, w związku z tym panie będą wiedziały, panowie zobaczą, jak to wygląda. Bardzo prosta sprawa, drucik zginamy na pół
i tak wygląda taka szpilka. I teraz tak, ja sobie tutaj wcisnęłam właśnie, żeby już kształt sobie naznaczyć. I teraz po pierwsze zalewam to gorącym klejem. I trzymam, ja zawsze tak staram się trzymać, żeby nie poruszyć, żeby w to samo miejsce wcisnąć. O, dobrze, jest. Jeżeli ktoś nie wierzy, że to się będzie trzymało, no to ja na końcu zaprezentuję, że to się naprawdę świetnie będzie w tym trzymało. I teraz te szpilki, do czego wykorzystuję? Wykorzystuję je do tego, żeby się przebić pomiędzy tymi, oto tutaj zademonstruję na tym, pomiędzy tymi takimi właśnie przepleceniami. Czym bardziej zwarty wianek, tym trudniej to zrobić i wbić w tą gąbkę. Maksymalnie. W momencie, kiedy wbijam, zalewam to znowu gorącym klejem i w ten oto sposób mam przygotowaną bardzo mocną podstawę, stabilną. Ta podstawa mi nie dość, że obciąży, bo wbrew pozorom to jest malutkie, ale ciężkie, to jeszcze mi do tego ładnie podniesie, uniesie, więc kompozycja cała będzie ładnie wyeksponowana kształtem i to znowu nas obliguje do tego, żeby nie zatracać kształtu, czyli układając dekoracje na kształcie serca, staram się zachować ten kształt serca, no bo inaczej nie byłoby sensu układać na kształcie serca, gdyby mi z tego jakiś kulfon powstał. I mili Państwo, ja się zabieram teraz do pracy i oczywiście znowu włączamy przyspieszenie, zapraszam Was, jeżeli macie życzenie, towarzyszyć mi po tym moim słowotoku jeszcze, poczekać na efekt ostateczny, to bardzo serdecznie Was zapraszam symbolicznie do mojego stołu, do wspólnej pracy, do obserwowania i oczywiście na końcu jeszcze omówię w kilku słowach to, co nam powstanie tutaj. Zapraszam. Thank you.
skończyłam. Przypuszczam, że bardzo mocno przyspieszyłam proces tego, tej dekoracji, ze względu na to, że tak jak zauważyliście, zapewne ja się bawię. Dlatego no, nikt chyba nie chciałby słyszeć, ile ja czasu się bawiłam z tym, w zasadzie z tą niewielką kompozycją w gruncie rzeczy, ale po prostu ja się bawię. I to też Wam doradzam, dlatego że jeżeli oczywiście robicie dekoracje gdzieś tam zarobkowo, jeżeli to się robi taką powiedzmy bardziej masówkę, no to wtedy człowiek się nie bawi. Ale jeżeli na przykład robimy dla siebie, albo chcemy zrobić coś takiego ekstra, z czego w sensie ekstra to jest oczywiście określenie względne, dlatego że dla jednego będzie ekstra, a drugiemu w ogóle nie podejdzie, że tak powiem, nie w jego guście będzie. Natomiast no, jeżeli chcemy zrobić coś, co zaspokoi super nasze zapotrzebowanie estetyczne, to ja doradzam, naprawdę bawcie się tymi dekoracjami, dlatego że no tak trzeba po prostu, żeby mieć tą satysfakcję. Trzeba przekładać, układać, dodawać i tak dalej. Ja w zasadzie wiele do powiedzenia nie mam, bardzo dużo się nagadałam na samym początku. Ciekawa jestem w ogóle, ile osób dobrnęło do końca dzisiejszego odcinka, natomiast mieli Państwo dokładnie wszystko tak samo jak przy dekoracji tego dużego wianka. Także tak jak widzicie, kolorystykę zachowałam taką samą, z zastosowaniem takich samych elementów dekoracyjnych. Niektórych się nie spodziewałam, jak na przykład tych różyczek, ale one wyskoczyły na ostatnią chwilę. Chyba nie przyspieszyłam, na pewno się będę starała nie przyspieszyć momentu, gdzie po prostu odklejałam tą różę, dlatego że Wam chciałam po prostu udowodnić tutaj, jakby unaocznić, że właśnie to tak wygląda. No na przykład ja na początku tą różę przykleiłam tutaj, tu skleiłam i później nijak mi ona po prostu nie pasowała. Mimo tego, że tu się wydaje, że tu jest wszystko tak brzydko mówiąc na kupę, naładowane, to tak wcale nie jest, dlatego że staram się przemyśliwać każdy fragment takiej dekoracji i po prostu no, tą różę przykleiłam, przekonana będąc o tym, że będzie ok, natomiast później no jakoś tak troszkę mi tutaj ona mi ewidentnie bruździła, wręcz w związku z tym ją wyrwałam, odkleiłam, o proszę bardzo, jest to dowód na to, ale zostanie wykorzystana. Natomiast mieli Państwo tutaj pasowałoby coś mocnego, pomarańczowego, dlatego że tutaj jednak jest ten centralny punkt, od którego się rozchodzą te dekoracje, więc gdybym chciała dać tą dużą chryzantemę, to ona tutaj za duża zdecydowanie. Natomiast tutaj w związku z tym, dlatego zastosowałam tą taką bardzo mocną, jasną, ale również żywą kolorystykę i tutaj mamy tą różyczkę, którą stosowałam przy okazji wykonywania tego dużego wianka i tam ona również wskoczyła na samym końcu. Tutaj szuranie łapkami pod moimi nogami to jest kokosek, tyle czasu wykonuje dekorację, także jemu się nudzi i on tutaj ze mną przebywa. Za chwilę się z Państwem też pożegnę, bo widzę, że już mi się tutaj wpasował. Także wypada też, żeby się pożegnał, skoro tutaj jest. Mili Państwo, więc tak jak widzicie, tak wygląda ta dekoracja. Już zdejmuję ją tutaj. Natomiast co jeszcze chcę powiedzieć? Jeżeli chodzi tutaj o tą osłonkę z tyłu, tak jak widzieliście, też pracowałam przy niej ze względu na to, że dobrze by było, że jeżeli ktoś rzuci okiem tak frontalnie na dekorację, jest ok. Ale to, co powtarzam też zawsze, jeżeli ktoś będzie z tyłu, gdzieś tam na przykład sobie ją oglądał, no to wtedy tą dekorację, bo akurat będzie przechodził na przykład, bo go zainteresuje, interesuje, zaciekawi, dobrze by było, żeby tam nie była tak po macoszemu potraktowana. W związku z tym tak po prostu tak czy inaczej trzeba ją było osłonić, więc tutaj dołożyłam jeszcze kilka różyczek, żeby nie wyglądało to tak jakoś bardzo. Nie jest to jakaś tam ekstra kompozycja, ale jako powiedzmy forma dekoracyjna jest. Natomiast z przodu mogłoby się wydawać, że wianek nie jest, że to serce teraz jest krzywe. Krzywo na przykład powiedzmy przyklejone czy przymocowane do tej podstawki nie jest krzywo, tylko efekt takiego powiedzmy spowodowało to, że tutaj zdecydowanie wyżej jest ta chryzantema, tutaj jest płaska, więc tutaj nam to już idzie do góry, ta taka wyższa chryzantemka poszła tutaj, natomiast tu już mamy róże takie wywindowane do góry, generalnie jest to taki jakby efekt zdecydowanie takiego jakby na różnym poziomie, czyli poziomowania kwiatów, bo to jest zdecydowanie ciekawsza forma niż plackiem rozkładanie kwiatów na takiej powierzchni, jeden przy drugim, na tej samej wysokości. To po prostu zwyczajnie jest nudne i nieciekawe. A jeżeli stosujemy to na zasadzie takiej, że na przykład mamy jeden gatunek tylko kwiatów, no zakładając, że na przykład Państwo mają tylko jeden gatunek chryzantem, prawda? No to jest bardzo prosta sprawa, po prostu wiele się zadziałać z tym nie da. Ale wtedy, jeżeli mogę tutaj pozwolić sobie zasugerować, to doradzam Państwu zakupienie choćby nawet takiego
takiego właśnie malutkiego bukiecika, jak pokazałam na początku. I wtedy, jeżeli nie jesteśmy w stanie za bardzo zadziałać z takimi chryzantemami wyżej, niżej, jeżeli układamy na ringu, na wianku, na sercu, tak jak tutaj, więc wtedy pomiędzy właśnie doklejamy takie wyższe kwiatuszki na różnej wysokości z jakiegoś bukieciku, malutkie takie przycięte, i one naprawdę zrobią robotę. Podobnie jak tutaj te wszystkie dodatki, też zauważcie, że ja przycinałam, bardzo dużo przycinałam, natomiast wszystko praktycznie zostawiałam, bo prawie wszystko wykorzystałam, łącznie z tym, że nawet takie w gałązce, załóżmy, listki, o, kokosek się przemieszcza, listki w gałązce tutaj takie wyglądają naprawdę jak naturalne, w związku z tym, jeżeli zostawiałam takie listki, w zasadzie wydawało się mi niepotrzebne, no to znaczy wydawało się niepotrzebne, no to ja je zostawiam, bo ja wiem, że one będą potrzebne, ponieważ takie listki możemy właśnie gdzieś tutaj wkleić, na przykład możemy tutaj pouzupełnić te boki, też zadbajmy o to, żeby boki były ładnie wykończone, żeby środek był ładnie wykończony, i to wszystko wprowadzi nam takiej, stanie się to po prostu takie interesujące poprzez dodane te elementy dekoracyjne. Zamiast suszu na przykład można dodać różnego rodzaju szyszki, gałązki, no i coś takiego muszę w najbliższym czasie zdecydowanie zrobić. Po prostu taką dekorację, i tutaj zapytanie do Państwa, czy chcecie Państwo w tym roku zobaczyć na przykład wersję dekoracji, na przykład powiedzmy tańszych, takich, no mówi się budżetowe, to nie są budżetowe, to też jest budżetowa dekoracja, bo po prostu jest duży budżet na nią przeznaczony, na przykład dekoracje skromniejsze po prostu, gdzie jest niższy budżet, czy Państwo chcecie zobaczyć coś takiego, i tutaj pytam, dlatego że nie chcę się narzucać z takimi dekoracjami, natomiast wiem, że wiele osób poszukuje, aczkolwiek ja w poprzednich latach rokrocznie pokazywałam takie filmiki, więc jeżeli macie Państwo niedosyt tamtych filmów, to zapraszam Was bardzo serdecznie, tylko napiszcie pod tym filmem, czy sobie życzycie takie filmiki właśnie z tańszymi formami dekoracji. Natomiast co jeszcze? Czy ja coś jeszcze chciałam powiedzieć? No oczywiście serce i ten duży wianek dostępny na mojej stronie internetowej sklepu Par Passion. Zapraszam serdecznie. Link pod tym filmem Państwo znajdziecie. Co jeszcze chciałam? Aha, właśnie, w komentarzach bym bardzo Państwa prosiła o informacje. W krótkim komentarzu, bo to bardzo fajnie pozycjonuje filmy, bardzo pomaga mojemu kanałowi, jeżeli jest dużo komentarzy, za które serdecznie Wam dziękuję. Więc jeżeli Państwu się nie chce pisać długich komentarzy, a wielu osobom się nie chce, a czują się zobligowane na przykład, żeby nie napisać tylko jednego słowa, czy tylko coś więcej, no więc bardzo proszę, jeżeli nie macie życzenia pisać długiego komentarza, może zechcecie chociaż napisać, czy dzisiaj jesteście bardziej serce, czy wianek. Która z tych odsunęłam tutaj, nie wiem po co. Czy która z dekoracji się Państwu bardziej spodobała, czy serce, czy wianek, ten duży wian, nie ma takiej odmiany dużego wianka, ale nie rozumiem dlaczego swoją drogą, bo jest wianuszek, wianek, a potem wieniec, ale wieniec to już jest tak bardziej, ja to traktuję tak bardziej okazjonalnie, natomiast dobrze, wiem dlaczego już odsunęłam, dlatego że kokosek się jeszcze też razem ze mną chce pożegnać, już przepraszam, chowam się na moment. Pokaż się, proszę bardzo, jest kokos. On mi tutaj cały czas w pracy naprawdę towarzyszy, to jest niezłomny pies. Jak ja tutaj w nocy bym pracowała, on będzie ze mną pracował. Jak wstanę o 5 rano, to on wstanie ze mną o 5 rano. W związku z tym, tak jak widzicie, mam taką przylepkę dalej, a pokazuję go, pozwoliłam sobie tylko dlatego, że bardzo wiele osób przesyła mu pozdrowienia. Więc on, znaczy on, ja w jego imieniu jakby, ale przede wszystkim swoim przesyłam Państwu również pozdrowienia. Dobrego dnia Wam życzę. Milion buziaków, moi drodzy Państwo, i do następnego miłego zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Pa, pa! Thank you.